No, internauta, który będzie badany do prawa jazdy w ośrodku referencyjnym, zapytuje o powiązanie wady serca z przyszłym prawem jazdy. Witam panie Darku, mam takie pytanie, ponieważ nie znalazłem nigdzie informacji odnośnie prawa jazdy i wady serca. 2 lata temu zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdą po alkoholu. Teraz mija termin zakazu i chciałbym je odzyskać. No cóż, w tym celu muszę się udać na płatne badania do WOMP. Natomiast podczas wizyty u kardiologa ostatnio zostało u mnie stwierdzone podejrzenie wady serca ASD typu drugiego. Natomiast lekarz rodzinny jest na tyle sumienny, że zapewnie umieści wzmiankę o tym na informacji o chorobach przewlekłych. Zatem mam takie zapytanie, czy z takim podejrzeniem wady serca mogę się starać o prawo jazdy, czy jest to wada dyskwalifikująca mnie? Oraz sam fakt, że jest to na razie podejrzenie i termin badania, które to potwierdzi bądź wykluczy tą wadę, jest jeszcze odległy. Czy będę musiał czekać, aż się sytuacja wyjaśni definitywnie? No i inne takie poboczne zapytania, jak jest w ogóle z prawem jazdy i wadami serca, czy mają one istotny wpływ? No na przykład tutaj często spotykany syndrom Barlowa. Pozdrawiam. No cóż, no, na pewno poprosiłbym lekarza kardiologa o pisemną opinię na temat aktualnej zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych. To ułatwi w WOMP-ie podjęcie jakiejś decyzji. Jeżeli opinia będzie pozytywna, no raczej pan odzyska prawko, no chociaż z dużym prawdopodobieństwem będzie ono terminowe. No nie mogę wykluczyć, że ten lekarz z WOMP-u jednak będzie chciał, żeby pan jednak się zdiagnozował i wtedy podejmie ostateczną decyzję. Także trochę na dwoje babka wróży, no ale jeżeli opinia, mówię, kardiologa będzie pozytywna, no to raczej szanse przejścia są tego badania na prawo jazdy duże. Natomiast jeżeli cię interesują podobne problemy, oczywiście tradycyjnie tutaj zapraszam na moją stronę internetową Badania lekarskie kierowców.pl. Dla amatorów moich filmów proszę skomentować pod tym wideo na kanale Lekarz Medycyny Pracy. Także mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.